to stało się. W końcu live action Disneya, na który faktycznie czekaliśmy. I to także pierwsza recenzja od dawna, którą nagrywamy tuż po tym, jak wróciliśmy z kina, także tęskniłem. Jeżeli chodzi o aktorskie adaptacje klasycznych animacji Disneya, to myślę, że możemy je podzielić na dwie kategorie, czyli takie, które są bardzo, bardzo blisko tego oryginału i starają się, powiedzmy, przenieść je na nową materię, oraz takie z małym twistem, takie, które próbują nam przedstawić tę historię z nieco innej perspektywy. I w przypadku Cruelly mamy trochę tak, jak mieliśmy z Maleficent. Mhm. Inaczej chce nam się przedstawić tę bohaterkę, niż znamy ją z oryginalnej animacji. I tutaj mamy do czynienia z takim origin story. Trochę komiksowym, szczerze mówiąc. Ja bym poszedł nawet z tym porównaniem dalej, bo pierwsze minuty tego filmu przypominały raczej jak jakąś taką biografię, biopic kogoś znanego muzyka na przykład. Miałam totalnie w głowie Rocketmana, bo no jednak mieliśmy tutaj Wielką Brytanię. Mniej więcej podobny okres. Piosenki z lat 60., ale większość tego filmu rozgrywa się w latach 70. i to warto zapamiętać. Nasza główna bohaterka, Estella, jako tam kilkuletnia dziewczynka, idzie właśnie do szkoły po raz pierwszy i w związku z tym, że ma włosy w dwóch różnych kolorach, to staje się obiektem żartów, przepychanek, drwin. Klasycznego bullyingu znanego z filmów, setek filmów i seriali. Tak, ale ona nie jest typową ofiarą losu. Jest raczej, powiedziałabym, dziewczynką odważną, kreatywną i nie daje sobie za bardzo w kaszę dmuchać, w związku z czym dostaje nagane za nagano. No i ostatecznie z tej szkoły ma wylecieć, ale jej mama jakoś tak to robi, żeby powiedzieć, że nie, ona ją wypisuje. I w związku z tą sytuacją, obie postanawiają porzucić to miejsce i wybrać się do Londynu i tam zacząć nowe życie. Ale jak to zwykle w Disneyu bywa, matki trzeba się pozbyć. I tak. Oczywiście nie będziemy wam mówić kto, jak, dlaczego i po co. No więc nasza bohaterka zostaje sierotą i musi sobie radzić sama, ale znajduje sobie przyjaciół w postaci dwóch chłopaczków mniej więcej w jej wieku, którzy prawdopodobnie w przyszłości zostaną Nohalem i Baryłą. Ale mogę się mylić w tym aspekcie. To nasze trio trudni się czy to trochę żebraniem, trochę kradzieżą. Mhm. W każdym razie no tak dochodzimy do ich lat nastoletnich, powiedzmy. A nasza główna bohaterka ma takie marzenie od lat bardzo wczesnych, żeby być projektantką mody. I ostatecznie trochę szemranymi drogami udaje jej się dostać do pracy u takiej projektantki, którą podziwiała, Baronowej. I od tego momentu tak naprawdę film wskakuje na właściwe tory, zaczyna się akcja rozpędzać, ale tutaj chciałbym się na moment zatrzymać, bo chciałbym także podkreślić to, w jaki sposób ograli tutaj twórcy tej jej pasję do mody, ponieważ oni tutaj urządzali różne właśnie jakieś kradzieże, napady i tak dalej i ona musiała za każdym razem przygotowywać im kolejne kostiumy, jakieś przebrania, tak żeby mogli sobie tam w jakiś sposób napaść powiedzmy na jubilera. No i od tego momentu będziemy obserwować tak naprawdę jej rozwój jako tej projektantki pod właśnie okiem tej Baronowej. I na tym etapie Estella jest mocno wpatrzona w tę Baronową. Ona jest jej taką, powiedzmy, mistrzynią, czy powiedzmy jakimś takim wzorem do naśladowania pod pewnymi względami. Póki nie okazuje się, że jej własne projekty, no, przewyższają to, co proponuje Baronowa i właściwie Baronowa to sobie tak... Lubi zawłaszczyć absolutnie wszystko. Tak. I tutaj miałem osobiście skojarzenia z, oczywiście, że z trzecią częścią Indiana Jonesa, czyli ostatnią krucjatą, gdzie młody Indiana Jones, który jeszcze nie miał bicza i kapelusza, spotykał na swojej drodze faceta, który właśnie się tak ubierał, że to był taki jego wzór, który on potem sobie tak przywłaszczył. I takie samo odczucie miałem tutaj, jeżeli chodzi o te relacje Baronowa i ta Estella. Tak naprawdę Baronowa jest takim wzorem tej Cruelly, którą znamy z animacji, z oryginalnej animacji. To znaczy ona ma wiele cech, które tak odpowiadają tamtej postaci. Tymczasem Estella dopiero będzie wchodzić na tę ścieżkę wojenną i właśnie starcie między tymi dwiema paniami jest tak naprawdę tematem głównym tego filmu. Emma kontra Emma. Właściwie tu jest wiele różnych tematów, ale przede wszystkim wydaje mi się, że mamy tutaj do czynienia z, no, origin story to wiadomo, z komedią czarną. Jakimś kryminałem. Z heist movie. Mamy tutaj sporo dramatu z taką konotacją psychologiczną, bo jednak to ma znaczenie, ta przemiana osobowości, powiedzmy. Mm-hmm. I też takie zderzenie starego z nowym, rewolucja, która się rozgrywa. To są lata 70. To wszystko jest podlane muzyką, jakiś The Clash, Rolling Stones. Po prostu można...
Tak, numery lecą po prostu jeden po drugim, jeden nie zdąży się zakończyć, a już się rozpoczyna drugi i prawdę mówiąc miałem nieco skojarzenia z Suicide Squad pod tym kątem, jak gęsto jest tam od muzyki, jak ale gęsta jest ta playlista. Ale tutaj to ma sens. Tak, ponieważ wszystkie te numery odpowiadają faktycznie tym realiom, tym czasom, o których opowiadamy. Plus też nawiązują do tego, co dzieje się aktualnie na ekranie. Plus nawet w jednej scenie chyba Emma Stone nuci piosenkę, która faktycznie ma, jest gdzieś tam w tle z offu, więc jakby wszystko tutaj było przemyślane i fajnie się komponuje mimo wszystko, nadaje pewnego rytmu i pewnego tempa całej i powieści. I takiej energii. I cały ten drugi i trzeci akt są cały czas napędzane kolejnymi akcjami. Mhm. Tam nie ma momentów przestojowych zbyt wiele, poza tymi, kiedy bohaterka zwraca się jakby do swojej matki. Tutaj miałabym drobny problem scenariuszowy. To znaczy? Bo chwilami te teksty, gdyby je wyjąć z ust Emmy Stone, to są takie... Takie od sztancy. Tak, ale ona to świetnie podaje. No i właśnie myślę, że Emma Stone naprawdę potrafi tutaj wyjść obronną ręką z wielu, wielu sytuacji i naprawdę potrafi nadać tej postaci takich cech, które sprawiają, że chcemy jej kibicować, nawet jeżeli nie zawsze jesteśmy po jej stronie. Tak, bo to jest taka zniuansowana postać, która nie do końca budzi naszą sympatię. Trochę jej kibicujemy, bo wiemy, o co jej chodzi. Ona ma bardzo jasno ustalony cel, ale są takie momenty, kiedy jest wredna, chamska wręcz. Mhm. Szczególnie dla swoich kolegów, którzy byli przecież podporą jej przez pół życia. Są jej rodziną właściwie. Tak. I wtedy jest taki, dlaczego mamy takiej nieprzyjemnej postaci tutaj kibicować? No ale jest charyzmatyczna. To znaczy im więcej też się dowiadujemy o tej historii, im więcej kart trafia na stół, to też tym bardziej rozumiemy to, dlaczego ona chce to zrobić i dlaczego jest tak bardzo zdeterminowana. Ja przepraszam, ja muszę, bo inaczej się uduszę. Muszę teraz powiedzieć o najwspanialszym elemencie tego filmu. Kostiumy. Przepraszam, jestem tak podjarana nimi, że jeżeli nie będzie za to przynajmniej nominacji do Oscara, będzie. To ja nie wiem. Nie wiem, co musiałoby to przebić. Są doskonałe. I naprawdę stanowią pewien trzon, pewien filar, wokół którego kręci się cała fabuła. No tak, bo to jest film też o modzie. Tak, więc ta konkurencja między tymi bohaterkami też właśnie przebiega przede wszystkim na planie tych kreacji, które sobie tam zaczynają podrzucać. Estella, kiedy staje się Cruellą i staje się także konkurentką w mediach do tej baronowej, no to przyjmuje taką postać właśnie takiej buntowniczki, takiej punkowy wręcz. No ona jest bardzo punkowa. Gdybym miał porównać do czegoś jej styl, to powiedziałbym, że to taki Banksy świata mody. To znaczy ona jest też uważana w pewnym sensie za wandala. Tak, tak się ją określano, ale z drugiej strony ona chce być widoczna. To jest chyba największe zaskoczenie tak naprawdę, że jest w tym filmie mnóstwo interesujących pomysłów, których po takim filmie się nie spodziewałem. I ja też. I tak samo to, w jaki sposób ten film jest kręcony, w jaki sposób jest podany, jaka jest operatorka. Czasami kamera otacza całe pomieszczenie, przechodzi jakimiś piwniczkami rodem z jakiegoś Martina Scorsese. Szczerze mówiąc, to w ogóle nie wygląda na film Disneya. Tak więc, jeżeli spodziewaliście się takiej gładziutkiej opowiastki o początkach jakiejś znanej postaci z uniwersum Disneya, no to myślę, że tutaj jest kilka kantów i kilka szorstkich, powiedzmy, elementów, które no nie sugerują są tego rodzaju. Są ostre przedmioty zdecydowanie. No i właśnie, tutaj chciałabym jeszcze do jednej kwestii przejść, że to jest zdecydowanie bardziej film dla rodziców niż dla dzieci. Więc jeżeli chcieliście się wybrać ze swoimi pociechami na ten film, no to polecam przemyśleć, bo jest dosyć mrocznie i czasami nie przebiera się w sposobach działania. Więc może ten najmłodsze dzieci to tak niekoniecznie. Ale dorosłym polecam, jak najbardziej. Tak. I też jedno to, że mamy nawiązania do mody z lat 70., mamy muzykę z lat 70., ale też nawiązuje się tutaj trochę do takiego niezależnego kina z lat 70. brytyjskiego. Jest tutaj właśnie ten bunt, przepych taki barokowy tych sukien i tak dalej, no ale z drugiej strony te podwórka po prostu wyciągnięte z jakichś wręcz XIX-wiecznych opowieści. Piękny jest obraz tego Londynu pełnego kontrastów. Uważam, że to na pewno się w tym filmie udało, że to jest spójna wizja. Nie wiem, czy jeżeli chodzi o sam rozwój bohaterki, to jest to aż tak oryginalna opowieść, ale moim zdaniem te dwie Emmy to tutaj naprawdę
szaleją i nawet mimo, że postać baronowej no jest kliszą i musi być przerysowana, to jednak Emma Thompson jej nadaje też takich ludzkich momentów po prostu. Mhm. Ja miałem bardzo mocne skojarzenia z Meryl Streep z Diabeł ubiera się u Prady, bo to jest to bardzo... są podobne filmy. To są w pewnym podobne sensie. Filmy. No ale właśnie ta dynamika między tymi dwiema paniami sprawia, że po prostu ten film ogląda się mimo wszystko z wypiekami na twarzy, bo te wszystkie rzeczy, które gdzieś tam urozmaicają nam ten obrazek, to jasne, czasami z niektórych można by było pewnie zrezygnować, z innych nie, bo mamy tutaj metraż 130 minut łącznie, ale nie czułem, się żeby nie się właśnie coś dłużyło. Myślę, że zachowuje takie odpowiednie tempo ten film i dostarcza nam cały czas jakichś takich atrakcji, które gdzieś tam urozmaicają nam seans. Trochę, szczerze mówiąc, rozbawiło mnie to, jak błyskawicznie potraktowano pewien zwrot akcji, bo to było takie, no było tak i tak. Okay. Handluj z tym. No, można mieć na pewno sporo zastrzeżeń względem tego, jak potraktowano, powiedzmy, tutaj dualizm charakteru naszej głównej bohaterki, to znaczy to, że ona jest raz tą Estellą, raz jest tą Cruellą i wystarczy, że pomaluje się nieco inaczej i po prostu założy perukę, no i już nikt nie jest w stanie jej rozpoznać. Motyw rodem z Supermana i Clarka Kenta. Ale z drugiej strony wtedy, kiedy teoretycznie mielibyśmy zauważyć różnicę pomiędzy Estellą a Cruellą, to obieramy trochę perspektywę baronowej, która jest zapatrzona w siebie i ma zupełnie gdzieś jakichś zwykłych ludzi. Tak, absolutnie nie zwraca uwagi na nikogo innego, ale ja to też jestem w stanie w jakiś sposób usprawiedliwić tym, że jednak Emma Stone naprawdę dobrze ogrywa te dwie postacie, te dwie skrajnie odmienne od siebie charaktery, bo jest jednak taką cichą myszką, która ma talent, a z drugiej strony jest właśnie taką punkową, która chociaż wbija na imprezę i robi... Kiedy jest Estellą, to musi czasami mocno zagryzać zęby, żeby ten język za nimi utrzymać. To, co jest, myślę, też bardzo ważne, to to, żeby nie oczekiwać po tym filmie takiego faktycznego originu względem tej postaci, którą znamy z animacji. To znaczy, to jest w pewien sposób jakaś taka rewizja tej postaci, jakieś podejście i stworzenie na nowo właśnie tej postaci, bazując na niektórych elementach z oryginału. Natomiast jest tutaj kilka twistów, kilka zmian, które zdecydowanie będą wpływać na to, że ewentualne sequele pokażą nam postać, która będzie się jednak różnić od tej, którą znamy. Inaczej. Na końcu tego filmu Cruella nie jest tą samą postacią, którą znamy z animacji. Ale to nie znaczy, że nie pojawi się jakaś druga część tego filmu, bo podejrzewam, że on będzie dużym sukcesem. No i kończy się ten film w taki sposób, że jakby wyraźnie zaznacza, że możemy iść w tym kierunku. Tak, więc spokojnie. Więc jeżeli na przykład oczekiwaliście po tym filmie odpowiedzi na pytanie, dlaczego ta postać tak bardzo chce na przykład zrobić futro z Dalmatyńczyków, no to tutaj na początku starają się, powiedzmy, odpowiedzieć na to pytanie, ale potem trochę zmieniają zdanie i w sumie ostatecznie pozostajemy z takim niedopowiedzeniem, powiedzmy. Być może jeszcze ten temat będzie wyeksploatowany w przyszłości, a być może zupełnie nie. Być może okaże się, że motywacja Cruelli do tego, żeby złapać Dalmatyńczyki, była zupełnie inna niż ta, która była przedstawiona w animacji, ponieważ tam mieliśmy jednak perspektywę głównie tych Dalmatyńczyków. I powiem tak, zdaję sobie sprawę, że w popkulturze zakorzenił się raczej wizerunek animowanej Cruelli Demona, albo też Cruelli Demon granej przez Glenn Close w aktorskim filmie z lat 90. No i z tamtego filmu zasadniczo nie ma zbyt wiele do pamiętania, poza właśnie tą kreacją, czy też tym, że Dr. House był tam w obsadzie oraz Roger był na przykład projektantem gier wideo, a nie muzykiem. Ta wersja, ten nowy sposób na ujęcie tej postaci, to jest coś dużo, dużo bliższego, powiedzmy, mojemu sercu niż tamta wersja. Jeżeli mielibyśmy porównywać filmy aktorskie, ja wiem, że dzieli je prawie 30 lat. Może to nie jest film w 100% idealny, bo my mamy tutaj te takie drobne zgrzyciki, o których mówiliśmy, ale właściwie w żaden sposób one nie wpłynęły na to, żebyśmy gorzej ten seans odebrali. Było energetycznie, buntowniczo, było mnóstwo wspaniałej muzyki. No i tak z powerem, nie? To jest właśnie chyba największe zaskoczenie. O to mi chodzi, było bang. Nie jest to film idealny, ale ja go wam w 100% polecam. Nowa Cruella Demon po prostu wchodzi z buta na wybieg i radzi sobie tam absolutnie dobrze. Tak. I ja chętnie ten film powtórzę. Być może nawet nieraz. I tutaj jeszcze na koniec chciałam zaznaczyć, że my zawsze oglądamy filmy
z napisami w języku oryginalnym, jeżeli mamy taką możliwość. A więc jeżeli wy byliście na wersji z dubbingiem, to napiszcie nam, jak wypada. A ja na sam koniec chciałem pozdrowić swojego brata, który w wieku lat 3 katował mnie filmem 101 Dalmatyńczyków w wersji animowanej codziennie. Jak kończyła się kaseta, to trzeba było ją przewinąć i włączyć raz jeszcze. Codziennie przez chyba rok oglądałem 101 Dalmatyńczyków, albo przynajmniej słuchałem 101 Dalmatyńczyków i wychodziło mi to bokami. Ale i tak bardzo mocno szanuję i ciepło wspominam ten film, więc też trochę taką sentymentalną podróż tutaj miałem mimo wszystko do jakichś takich znajomych twarzy, znajomych postaci. To może z tej okazji zaintonujmy wspólnie, możecie razem z nami. Cruella de Mon, Cruella de Mon, co wzrokiem poraża i miną tak złą. Tym optymistycznym akcentem kończymy i do zobaczenia w następnych odcinkach prawdopodobnie.